Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy bronować. Podpinamy C360 pod brony, bo stoi tutaj to. No, podjedziemy, zapiniemy i jedziemy. O, maska właśnie tak wygląda, no. Mój błąd, zrobiłem, zahaczyło łota, było otwarte, to dało mi się. Może coś takiego gdzieś kupię, albo u kogoś leży, to odkupię, no co już. Teraz to już za błędy trzeba płacić, no co. Dobra, podpięty, palimy, podjeżdżamy pod bronę, łańcuch leży w razie co, ale miejmy nadzieję, że już się dzisiaj nie przyda, bo już mam dość dzisiaj razem, już ulgnąłem, miałem już problemy, ja nie wiem czy wam mówiłem, się namordowałem, łopaty nie miałem, ręcznie. Właśnie kuzyn przyjechał, mnie zastępuje, brunuje po łoraniu. Nie zdążył na orkę, ale za to brunuje. Uczy się chłopak. Taki zastępca by się już przydał. To by coś pomógł. O, trochę te bryły ruszy, ale tak nie do końca. No ale miejmy nadzieję, że tak się nie wezmą. Trochę rozniknie, popada, to nie będzie tak. Po świętach będziemy kultiwatorować i uprawiać chyba tym nowym i będziemy siać. A tam gdzie zostanie, no to zostanie już po prostu. Nie będziemy nic tam ruszać na razie. Aż wyschnie trochę, mało wiele, to dopiero. Ja wiadomo, kuzyna prostej to mu dałem. Trochę go trzeba podłuczyć i będzie dobrze. Wiadomo, miastowy Ślązak to... Ale ja tak źle mu idzie. Już od małego jeździł. Tyle, że wtedy nie nagrywałem. A teraz nagrywam. Mam nadzieję, że on się filmik taki też spodoba. W akcji bronowania. Pogoda miarę dopisuje. Brony piątki to tam 4 razy. I pobronowane wam powiem. No dobra, widzimy się później. Efekt końcowy po bronowaniu, wiadomo, nie rozbronuje to tak, ale nogą wcisnę, to ono się rozkrusza, przyjdzie agregat,
ten co mamy z wałkami, to się to weźmie i mi się wydaje, że nieźle, no bryły tak nie do końca puściły, ale wiaterek, słoneczko przeschnie i będzie można może tam poniedziałek wjechać, zobaczymy po świętach. Dzisiaj jest sobota, przed świętami. Ale na pewno po świętach dam ten odcinek, bo mam parę zmontowanych już, więc pewnie ten odcinek zobaczycie zbronowanie po świętach. Już na pewno, bo ten na pewno nie będzie zmontowany, bo mam parę, a roboty je, jak to przed świętami. Wyjazdy, nie wyjazdy, o. Tutaj utknąłem wczoraj. Jak ura. Niestety. Ale jakoś wjechałem. Dwójka, trójka, czwórka. Raz go przydusiłem, pół odpiąłem. Jakoś wyjechałem normalnie w kolano. Ale już coraz lepszy, no w kolano, jak widać. A coraz już lepiej tu przesycha, już o. Do tego to mało wiele kultiwatorem trzeba pocofać, porównać, może wiedzie. Łąka, o, tutaj gdzie gnojowa była dawana. Na górce, a tam w dołku to jest gorsza właśnie, bo widać. Że tutaj, o, to trawa jest, o. Łaniutka, tam co gnojowy na razie nie jest dane, no to jak widać. No ale to się weźmie. Później wywiezie, trochę przesnie. No będzie tego, o. Tak właśnie ślady, co utknęliśmy. Nie ma takich głębokich aż dołów. Dobrze się zarównało. Nie, ziemia nie upadła. To jest dobrze, nie opadła. Dziurów takich nie ma. No dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się taki spodoba. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się już w następnych odcinkach. Pa, pa. Trzymajcie się. Do zobaczenia.